Słyszałam, że miałeś ostatnio jakąś przygodę z dziennikarzem. Tak, to wydarzenie miało miejsce po meczu na Koronie Kielce, gdzie podszedł do mnie dziennikarz przedstawiający, nie pamiętam nazwisko, ale że jest z wirtualnej Polski. I po minucie wywiadu mnie zapytał, że no, Korona fajnie grała i ty bardzo dobrze broniłeś dzisiaj. Ja mówię, no wszystko fajnie, tylko ja dzisiaj nie broniłem, bo jestem trenerem bramkarzy. Mówię, to trochę lipa, nie? I w tym momencie chłop się opamiętał i mówi, no kwaśna mina, to trochę lipa. I zgasił tą nagrywarkę i wyjazd. Także tyle. Ty bym cię jeszcze chciał widzieć w bramce. No chyba tak. No, jak nie założył zmianę, to bardzo dobrze dla mnie też. Okej, okay, super.